Hej, Renault Clio 4, wersja Dynamic. Na filmie zajmować się będę dziś dołożeniem głośniczków wysokotonowych, ponieważ moja wersja wyposażenia nie posiada ich. Montować je będę w fabryczne miejsca, fabryczne otwory, tak jak widać tutaj na desce i tutaj na podszybiu są maskownice. Pod maskownicą niestety są zaślepki, nie ma tam głośniczków, nie ma tam także wiązki, także oprócz samego włożenia tych tweeterów będzie trzeba pociągnąć wiązkę tutaj od radia aż w te miejsca. Postaram to się zrobić nie rozbierając całej deski, metodą prób i błędów. Kolejność działań będzie taka, że zrobimy miejsca na te głośniczki, dorobimy sobie wiązkę. Tutaj dzięki uprzejmości kolegi z naszej grupy miłośników Lagun zdobyłem takie fabryczne kosteczki do tych tweeterów, do głośnikowe. Także tyle mi to ułatwi pracę, że będę mógł sobie tylko je w sumie przedłużyć i połączyć to z radiem. Całą wiązkę, którą dorobię, postaram się tutaj owinąć taśmą parcianą, żeby nie generowała tutaj gdzieś pod deską żadnych trzasków, hałasów. Kabel, jaki użyję, po prostu użyję taki, jaki miałem w garażu, nic nie będę specjalnego do tego kupował. Pracę zacznę od demontażu plastikowych elementów, tutaj osłonę radia, osłonki od tych tweeterów. Najlepiej ściągać to takimi narzędziami, właśnie do ściągania tapicerek i do takich różnych plastikowych elementów, żeby ich nie pouszkadzać. Nie robić tego śrubokrętami, bo łatwo zostawić nieodwracalne ślady uszkodzenia na plastikach, a potem, no wiadomo, no, nie cieszą takie skazy oka, także warto się do tego zabrać troszkę estetycznie, tak jak pokazuję właśnie takie elementy. To wszystko siedzi na zatrzaskach, także delikatnie to trzeba podważyć. Teraz mamy troszkę temperatury. Nagrywam to, jak jest bodajże teraz 7 stopni na plusie, ale warto rozgrzać samochód przed takim czymś, żeby po prostu te plastiki nie były zimne i żeby zaraz nam nie postrzelały tutaj jakieś zaczepy, jak to lubią właśnie plastiki strzelić, gdy są po prostu zimne, tak? Ten panel ściągamy tutaj. On wszędzie jest na zatrzaskach, nie jest nigdzie przykręcany, delikatnie można sobie go podważać. Delikatnie można go podważać, aby nic nie łamać, powolutku, nigdzie się nie śpieszy. Tak jak już pokazuję, już mam tutaj praktycznie cały ściągnięty. Jeszcze tylko na dole coś trzyma, a te są zatrzaski. Delikatnie. Ach, poszło. Szkoda, że nie mogę sobie teraz drugą ręką przytrzymać, no niestety w jednej... Jedną ręką kameruję to, żeby pokazać wam mniej więcej, jak ten etap pracy mnie przebiega. Tutaj jak już zdemontujemy ten panel przedni, odłączamy kostkę od klimatronika. Trzeba się przygotować, że będziemy rozłączać radio i na pewno radio zawoła później o pin. Także przygotować sobie od razu ten pin, aby go później nie szukać. Przechodzę teraz tutaj do tych śrubeczek. Tu widać, że mamy Torx. Zaraz powiem, jaki numer, zaraz dobiorę. A w międzyczasie sobie zdemontuję te siateczki od tych głośników, pokryły maskownicę. Przy demontażu tej maskownicy trzeba uważać, aby jej całkiem nie wyciągać, ponieważ możemy pourywać. Tutaj są takie dwa zaczepy, które ją trzymają praktycznie na stałe, by trzeba było je też tam troszkę gimnastyki, aby je wyciągnąć. Nie wiem, czy to będzie widać tam. Ale ona sobie tak właśnie na nich zostanie. Nam to nie przeszkadza, ponieważ wszystko nam wejdzie, głośniczek tak samo. Ja zaraz wam pokażę, co było właśnie pod tym. Mam tą zaślepkę tutaj, którą się tu położyłem. Taka zaślepeczka tam była.
sumie zbierała się, musiałem ją wyłamać. To była ładna zaślepeczka, nie było niestety kostki w niej. Ale zaraz ogarniemy temat. Postępujemy tak samo z drugą stroną i zabieramy się za radyjko. Odkręcone. Teraz wyciągam radyjko delikatnie. W sumie robię to pierwszy raz w tym aucie, także sam nie wiem, czego się tam spodziewać. Tak to wygląda od tyłu. No, zaraz najlepiej wypnę to radio. Będę starał się przeciągnąć jakoś przewody do fabrycznych otworów na głośniczki. Aby jakoś przeciągnąć wiązkę do otworu, trzeba zdemontować ten boczek, ten plastik. Musimy troszkę wyciągnąć uszczelkę, aby zrobić sobie miejsca. Poszukać tam, to na zatrzaskach wszystko siedzi, tylko mniej więcej poszukać miejsca, w którym to można odczepić. Fajnie. Nie wiem, w którym miejscu jest dokładnie zatrzask, także delikatnie będę... O, jeden poszedł. Teraz już będzie można tam dojrzeć. Jeden, dwa. Tu gdzieś będzie trzeci na pewno. Puściło. Czwarty. Mocno trzyma. Uważać, to bardzo łatwo połamać. Drzwi mam otwarte. Auto się w sumie wychładza. Zaraz. Będą bardziej te plastiki mniej elastyczne. Ręką słabo nie idzie. Z tego zatrzasku spadła ta metalowa klamra. Jedna, gdzieś w środku będę musiał jej poszukać. Teraz został ostatni. Podejrzewam, że też się łatwo nie podda. Cała ta wygina. Jak widać, spadł mi ten plasteczek. Z drugiej strony będę musiał odłożyć teraz kamerkę.
i sobie tam po prostu śrubokręcikiem tą spinaczkę podważę, aby ona łatwo wyszła. Nie chcę tego połamać, a nie będę tego robił tak na chama, aby trzymać tą kamerę. Mniej więcej widać, w których miejscach są za trzaski. Także jeżeli ktoś chciał to robić, to na pewno to ułatwi wam sprawę, taki podgląd, gdzie są te trzaski. Tu jak widać, na tych dwóch ostatnich nie ma tych metalowych nakładek na trzaski, także trzeba uważać, żeby nic nie pękło. Mi tutaj delikatnie jeden strzelił z jednej strony. Będę musiał to zespawać przed ponownym montażem. Dobra, co my tu mamy? Będzie tam jakieś dojście? Będę w każdym razie próbował tam jakoś ten przewód dopchać, żeby chociaż tylko kawałek go wyciągnąć. Jak już go wyciągnę, będzie już z górki. Kabel wkładamy od strony otworu na głośniczek. Ja miałem dość sztywny ten kabelek, bo też jest chłodno, jak już wspominałem. I elegancko go tutaj tą dziurką wyciągnąłem. Teraz pozostaje mi go tutaj jakoś skrzętnie poprowadzić koło kolumny kierowniczej, tak żeby dostać się do tego otworu poradnie. Myślę, że takie prowadzenie kabla to już każdy sam indywidualnie sobie ogarnie, znajdzie najlepszą drogę dla takiego kabelka. Udało mi się już poprowadzić kabel. Poprowadziłem go tutaj tak fajnie nad skrzynką z bezpiecznikami. Udało mi się go nad tutaj całą tą kolumną kierowniczą poprowadzić. Opuściłem oczywiście kierownicę do tego, żeby łatwiej tam było z dostępem. Jak już przerzuciłem na tą stronę, tak było już bardzo łatwo, ponieważ tam jest, nie wiem czy to będzie widać, tam jest super dojście już. Wszystko widać, delikatnie tutaj ręką wyciągnąłem, przerzuciłem na górę kabelek i już go mam. Następnym etapem będzie owinięcie go. Przewodu jeszcze nie docinałem, zostawiłem go długiego, ponieważ myślę, że jak byłby owinięty na początku taśmą parcianą, ciężej byłoby mi go przełożyć. Albo mi się po prostu wydaje, lecz zrobię to w ten sposób, że troszkę bardziej go wyciągnę, owinę go, potem go cofnę tutaj i gdy już z tej strony będzie początek owiniętego tego przewodu tą taśmą, to już go zostawię na dodatek, utnę, postaram się jak najmniej przewodu zmarnować. Z tamtej strony kostkę oczywiście zamontuję. Tak wygląda owinięty kabelek, jest po całej długości owinięty, aż tutaj. Tam coś około metra, może delikatnie więcej niż metr, nawet nie mierzyłem, ile go owinąłem. Także dużo tego kabla tutaj nie potrzeba. Jak widać bez strat, tutaj będzie trzeba się podłączyć pod oryginalną wtyczkę. Tam zaś zamontować wtyczkę głośnikową. Kostka już jest podłączona, zaizolowana. Połączenie izolowałem paskami termokurczliwymi. Aż do kostki przyszła taśma parciana. Tu jest takie troszkę zgrubienie, no ale my nie zlikwidujemy tego, bym musiał mieć dłuższe wiązki. Ale myślę, że i tak w miarę estetycznie to wygląda. Zaraz tylko jeszcze troszkę wyciągnę ten kabelek, żeby tam się troszkę skrócił. Za dużo tam go troszkę wyciągnąłem. Będę mógł już podłączyć jeden z głośniczków na miejsce i pokazać wam, jak to leży. Tak to wygląda po zamontowaniu. Jak fabryka, maskownice. Możemy już zatrzasnąć.
Idziemy do tej strony. Nadmiar wyciągam. Zabieram się za drugą stronę. Analogicznie wszystko postępujemy jak z tą stroną. Myślę, że tu będzie troszkę łatwiej, bo w bardzo szybki sposób można zdemontować tutaj schowek. Tamten plasticzek po boku już wiemy jak demontować. Trzeba uważać na te zatrzaski. Zabieram się za drugą stronę. Tutaj tak samo jak ze strony lewej. Musimy ściągnąć to. Ja nawet spróbuję sobie tym razem, aby przypadkowo znowu nie uszkodzić tego dolnego zatrzasku, tylko odchylić. Nie będę całkiem tego ściągał na razie. Może się uda. Następnie musimy schowek zdemontować pasażera tutaj. To się bardzo łatwo demontuje. Są tutaj takie bolce. Jak widać, wystarczy je wysunąć z jednej strony i z drugiej. I schowek wyciągamy. Jeden, drugi. Otwieramy skraczek. Podnosimy delikatnie. I jak widać, już jest na wierzchu. Myślę, że tutaj jest super dużo miejsca. Niepotrzebne nawet będzie odpinanie tamtego plastiku w całości. Sporo tu miejsca za tym słowaczkiem. Dobra. Aha, jeszcze zdemontuję tą krateczkę, którą miałem zdemontować w sumie na początku. Tutaj jeszcze widać tą całą zaślepkę, którą z lewej strony już wcześniej nie było widać tego na filmie, ale wyrywałem. Zaraz też bym musiał ją wyrywać, ona chyba w trzech lub czterech miejscach jest tak złączona z deską. Przyda się jakiś śrubokręcik i ją delikatnie miejsc, gdzie ją trzyma. O. Przy okazji aż kratkę wyciągnąłem. Ale to nic się nie stanie. Włożę ją zaraz z powrotem. Ślepeczka wyłamana. Bierzemy się za kabelek. Kabel włożyłem przez otwór głośniczka do środka. Nawet powiem, że niepotrzebnie odpinałem tamten boczek od deski, bo kabelek od razu tutaj wszedł w miejsce, tu gdzie jest schowek i wystarczy go teraz delikatnie ręką wyciągnąć i już mamy w sumie go na wierzchu. Przyczynę go teraz do komory, gdzie jest radio. Postąpię tak jak z lewą stroną. Owinę go taśmą parcianą, dopasuję długość, kostkę, złączę z kostką, włożę głośniczek i zabieram się za podłączenie tego wszystkiego do kostek radia. Kostka już podłączona, kabelek owinięty taśmą, tak samo już wypuszczony tutaj pod spodem. Dobrze byłoby zaczepić ten kabel, bo na razie to on tak wisi. Podczepić go może do jakiejś, chyba dobrze by było do tej wiązki. Można do niej się podczepić jakoś, żeby to gdzie swobodnie sobie nie wisiało nad schowkiem, tylko żeby gdzieś było przymocowane. Albo gdzieś do jakichś otworów montażowych można na opaskę samozaciskową złapać. Kwestia wykonania dowolna. Schowek montujemy w odwrotnej kolejności, co demontowaliśmy. Tutaj, jak wspominałem, nie ma takiej potrzeby, aby ściągać ten boczek. Sprawdziłem to
pokazałem mniej więcej jak to wygląda. Tu jeszcze poprawię uszczelkę, bo wcześniej musiałem ściągać ją. Potem by było, to tak śwista i dmucha jeszcze bardziej niż dotychczas. Pora wszystko podłączyć. Interesuje nas ta kostka. Będziemy się wpinać w instalację przednich głośników. Lewy tweeter do lewego przedniego głośnika, prawy do prawego przedniego głośnika. Nie jest potrzebna już w sumie tutaj żadna zwrotnica, ponieważ te tweetery, które montowałem, one są już tam wyposażone w taką malutką. Po prostu nie trzeba już dodatkowo montować żadnej. Włączamy zgodnie z tym schematem, który wrzucę tutaj do filmu. Ja zdecydowałem, że przejmę oryginalną wiązkę i dołączę kable. Już mam wszystko poskładane. Sprawdziłem działanie tych tweeterów. Oczywiście prawie jak i lewe działają. Dźwięk ogólnie w aucie jest troszkę czystszy. Jeśli filmik uważasz za pomocny, oczywiście zostaw łapkę w górę. Możesz też subskrybować, jeśli jesteś ciekaw następnych przeróbek i filmów. Cześć!